Miłośnicy turystyki rowerowej z pewnością znają już plany samorządu dolnośląskiego budowy w naszym regionie całego systemu tras rowerowych, który nazwano cyklostradą dolnośląską. Zostały one stworzone przy współpracy z fachowcami w tej dziedzinie, ale obecnie samorządowcy prowadzić będą konsultacje społeczne tych planów. Konsultacje społeczne będą dotyczyły przede wszystkim przebiegu cyklostrady dolnośląskiej i potrwają one do 10 czerwca. Projekt opublikowany jest na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, na stronie internetowej Instytutu Rozwoju Terytorialnego oraz na geoportalu Dolny Śląsk. Jednym z celów budowy tej sieci tras rowerowych jest połączenie za ich pomocą atrakcji turystycznych całego regionu, ale też połączenie tej sieci z siecią dolnośląskich kolei. Czekamy z niecierpliwością na uruchomienie środków europejskich, nowej perspektywy. Cieszymy się, że została ona przyjęta w Sejmie, przynajmniej jeśli chodzi o tą część parlamentu, bo pamiętajmy, że są to pieniądze nie tylko na fundusz odbudowy, ale także na regionalne programy operacyjne. W dużej mierze cyklostrada dolnośląska ma być realizowana właśnie dzięki tym pieniądzom, dzięki tym środkom. Udział i współfinansowanie całego tego projektu zapowiedzieli też przedstawiciele gmin, przez które przebiegać będą szlaki cyklostrady. Na 1800 km, prawie 850 milionów wartości projekt. Mamy nadzieję realizować go przez najbliższe 3-4 lata w miarę prędko we współpracy z gminami. Tutaj będzie bardzo dużo zależało od gmin i współpracy z nimi. To oni tak na dobrą sprawę dostarczą nam ostatecznych, finalnych informacji o dokładnych przebiegach, które ta cyklostrada będzie przebiegać. Pamiętajmy, że przedłożyliśmy Państwu projekt długodystansowych tras rowerowych. To nie są trasy w codziennych dojazdach do pracy łączące krótkie odcinki. To są trasy turystyczne, długodystansowe. Łączyć zatem będą atrakcje turystyczne regionu, ale cyklostrada połączy się też z trasami rowerowymi ościennych regionów oraz trasami w Czechach i w Niemczech. One wyróżniane są różnymi kolorami, może warto słowo tutaj wyjaśnienia, dlaczego tak się dzieje. Otóż one wpisują się, tak jak już wcześniej zostało powiedziane, w system tras rowerowych poza naszym województwem, system tras rowerowych wyznaczonych na terenie kraju, a także za granicą, w Saksonii czy w krajach czeskich. Otóż niebieską wstęgą została zaznaczona trasa Eurovelo 9, która odpowiada za trasę, czyli jest to przebieg trasy międzynarodowej, europejskiej. Kolorem czerwonym zaznaczono trasy o statusie krajowym, a więc mają swoją kontynuację również w innych województwach. Natomiast kolor zielony to trasy regionalne, ale one też łączą się z trasami w ościennych województwach.